I tak zaśpiewał Lech Janerka w Kurierze w samo południe. Jeszcze jedna informacja z ostatniej chwili. Ulicą Marszałkowską przeszła demonstracja pierwszomajowa organizowana przez środowiska lewicowe, a nawet lewackie, bo razem z partią, z Komunistyczną Partią Polski, która Bóg raczy wiedzieć, czemu nie została jeszcze zdelegalizowana. Hasła wznoszone to między innymi palmy, Biblię, a pieśń, która towarzyszyła maszerującym, to międzynarodówka. Takie marsze się w Warszawie odbywają, ale ten marsz pierwszomajowy pod auspicjami między innymi Polskiej Partii Komunistycznej, to nie jest jedyna manifestacja. O godzinie 14 wyruszy Marsz Suwerenności. Przy naszym telefonie jest Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten zgoła inny marsz wyruszy o 14, chociaż były problemy, żeby mógł być legalny. No oczywiście, tutaj jak zwykle kłody pod nogi są nam rzucane. To już nie pierwszy raz prezydent Trzaskowski wszedł w buty swojej poprzedniczki i środowiskom narodowym, patriotycznym utrudnia zgromadzenie. I to hipokryzja, ponieważ sam bronił niejednokrotnie wartości w Konstytucji, wartości do swobody wypowiedzi, swobody demonstrowania, a kompletnie w praktyce tego nie czyni. Pani Gawor, która zarządza odpowiednim departamentem w ratuszu, który zajmuje się organizacją manifestacji, już zapowiedziała, że jest gotowa w każdej chwili waszą manifestację rozwiązać, wasz marsz. No to tylko pokazuje intencje. To znaczy się, że intencja jest do tego, by wyszukiwać pretekstów do rozwiązywania zgromadzenia. No to jeśli ktoś już w ten sposób zakłada od samego początku tego typu takie zapowiedzi, jeszcze zanim w ogóle tam marsz nie ruszył, no to pokazuje to właśnie złe intencje. No i cóż, co możemy powiedzieć? No to jest po prostu zwykła nienawiść do suwerennego państwa polskiego. Dlatego środowiska Konfederacji są solą w oku wielu środowiskom. Marsz Suwerenności wygrał batalię sądową o to, żeby się w ogóle odbyć. Z jakimi hasłami będzie szedł, co będziecie chcieli państwo przekazać w tą 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej? No my jesteśmy środowiskiem, które traktuje właśnie suwerenność, niepodległość na poważnie, więc dlatego nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy świętować 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uważamy, że to nie był dobry pomysł i przede wszystkim chcemy pokazać, że jesteśmy przeciwni dyktatowi Berlina i Brukseli. Chcemy odzyskać Polskę, odzyskać polską suwerenność, żeby odzyskać po prostu kontrolę nad własnym państwem. Ale hasłem będzie ten słynny polexit, czy to jest ten cel, który przyświeca organizatorom marszu, żeby Polska w jakimś horyzoncie czasowym opuściła wspólnotę europejską? Każdy poważny polityk powinien mieć gotowe różnego rodzaju scenariusze, nawet takie, co do których nie jest przesadnie przekonany. Jesteśmy jedynym środowiskiem, które na poważnie rozważa kwestię opuszczenia Polski, opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. I tutaj także opracowujemy poważny dokument mówiący o tym, w jaki sposób dlaczego powinniśmy opuścić Unię Europejską, dlaczego także ten bilans wcale pomimo propagandy nie jest dodatni. Nikt nam nie dał żadnych pieniędzy za darmo, a wszystko się dodatkowo będzie jeszcze w kolejnych perspektywach budżetowych zmieniać na naszą niekorzyść i okaże się, że po kolejnych 15 latach wcale jeszcze dodatkowo dopłacimy do Unii Europejskiej, a tego nie chcemy po prostu. To jest dla nas moim zdaniem idealny moment, żeby zacząć na poważnie myśleć o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej. Kwestia kosztów, jakie Polska ponosi, także tych kosztów co do tkanki narodu, ducha narodu czy zachowania tradycyjnych wartości, znalazły swój odzew także w wczorajszym wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie. Prezes PiS-u mówił, że ta partia, która teraz rządzi, skutecznie stawia tamę tendencjom, które idą od zachodu, tendencjom laicystycznym, które chcą zmienić nasze społeczeństwo, państwo
tak samo tą sytuację odczytują i też by się pod takim apelem podpisali, piękne, że trzeba bronić. To są piękne zapowiedzi, pod którymi można byłoby się podpisać, tylko ja przypomnę o hipokryzji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówili i pozbierali podpisy przeciwko Konstytucji Europejskiej. Pamiętam zbieranie podpisów na referendum w tej sprawie przez Prawo i Sprawiedliwość. Były szumne zapowiedzi, że żadnej Konstytucji Unii Europejskiej nie będzie. A co się okazało? Ostatecznie Lech Kaczyński podpisał przecież traktat lizboński, więc tak naprawdę za szumnymi zapowiedziami nie ma nic tak naprawdę, żadnej tamy, żadnej walki o suwerenność. I tak samo niestety będzie z kwestią euro, na przykład pomimo zapowiedzi, że jeszcze nie teraz będzie przyjęcie euro w Polsce. PiS przecież w żadnym momencie nie wyklucza przyjęcia Polski przez Polskę waluty euro. Mówi tylko o horyzoncie czasowym. Tylko Konfederacja jest tutaj bardzo jasno i zdecydowanie przeciwna przyjęciu przez Polskę waluty euro i mówimy o tym, że nigdy tej waluty nie przyjmiemy. No, nie tylko Konfederacja, żeby być precyzyjnym, też marszałek Marek Jurek razem z częścią posłów Kukiz 15 taką uchwałę nawet wystosował. Ale Kukiz 15 nie jest przeciwny. Paweł Kukiz nigdy nie zadeklarował tego, że też mówi o horyzoncie czasowym i tutaj Marek Jurek na pewno nie będzie miał wiele do powiedzenia w tym ruchu. Treść uchwały jest jednobrzmiąca i jasna, leży w Sejmie, zobaczymy, czy Sejm się nad tą uchwałą pochyli. Gdzie można przeczytać, że polskie państwo nie powinno nigdy zmieniać swojej konstytucji i nigdy wchodzić do wspólnej strefy euro. To jeszcze poproszę o ocenę z tego szczytu. 9 delegacji przyjechało do Warszawy, razem z Polską 10 delegacji. W znacznej części to są premierzy tych państw, które razem z nami weszły do Unii Europejskiej, spotkają się w Warszawie. To pana zdaniem pokazuje rangę Warszawy i Polski jako lidera regionu, jako lidera tych państw, które przystąpiły w ostatnich kilkunastu latach do Unii Europejskiej. To oczywiście bardzo dobry jest prognostyk i generalnie przecież nikt też poważny nie, nawet jeśli jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, nie mówi o tym, żeby zaprzestać współpracy, szczególnie w regionie, ponieważ państwa w regionie tutaj są dla nas, no są naszymi sąsiadami przede wszystkim, no ale są dla nas ważni, dla naszej gospodarki, dla naszej suwerenności, dla naszych stosunków dyplomatycznych, handlowych, wielu innych. I bardzo dobrze, że z nimi współpracujemy. No i bardzo dobrze też, że te państwa w jakimś stopniu tą pozycję Polski respektują. To bardzo dobrze, ale to nie zmienia faktu, że można byłoby tutaj na tym polu zrobić jeszcze dużo więcej i sprzeciwić się dyktatowi przede wszystkim z Brukseli i z Berlina, no bo to tak naprawdę nie będziemy nigdy do końca suwerenni, jeśli temu dyktatowi się nie sprzeciwimy. Też na koniec wróćmy do samej manifestacji. Czy państwo jakieś hasła przygotowali, czy możemy już się czegoś spodziewać po Marszu Suwerenności? No przede wszystkim jesteśmy za tym, że polska niepodległość nie na sprzedaż. Nie uważamy, żeby można było w jakikolwiek sposób tą suwerenność przehandlowywać za cokolwiek, czy to dotacje, czy to jakiekolwiek inne rzeczy. Najważniejsza jest suwerenność, najważniejsza jest niepodległość, najważniejsze jest państwo polskie, naród polski, a nie jakieś ponadnarodowe instytucje, które tą suwerenność mają nam odbierać. I to są hasła, z którymi dzisiaj idziemy i chcemy o nich przypomnieć przede wszystkim klasie politycznej od lewa do prawa, która po prostu wydaje się, że o tym zapomina. Czy są jakieś podjęte procedury bezpieczeństwa, żeby tej manifestacji nie pojawiły się znaki, które mogły, czy hasła, które mogły, i symbole, które mogłyby się kojarzyć z faszyzmem wprost, tak żeby nie dać asumptu do rozwiązania tej manifestacji przez Ratusz Warszawski? Przede wszystkim sygnalizujemy, że tego typu, że jeśli jakiekolwiek tego typu prowokacje się pojawią, to my nie mamy z nimi nic wspólnego i bardzo jasno i wyraźnie podkreślamy, jeśli będą tego typu, jeśli ktoś będzie chciał taką prowokację tutaj zrobić, to będziemy prosić go najpierw o opuszczenie zgromadzenia,
jeśli to nie poskutkuje, no to oczywiście będzie trzeba w jakikolwiek sposób odseparować te osoby od marszu. To jest niestety codzienność tutaj tego typu wydarzeń, że trzeba po prostu bardzo jasno i skrupulatnie tutaj działać w tej materii. No ale cóż, z kolei media rządzą się swoimi prawami, potrafią nawet drobny gest, drobny transparent nawet wyciągnąć do rangi takiego, który był obowiązujący na całej manifestacji. Ja tutaj apeluję do mediów, żeby solidnie i rzetelnie opisywała cały marsz i przede wszystkim opisywała transparenty oraz hasła, które będą autoryzowane przez organizatorów zgromadzenia. Jakieś przemówienia będą na tym marszu? Ktoś będzie do tłumu komunikował, po co idzie i w jakim celu? Oczywiście, będą przemówienia liderów Konfederacji, będą przemówienia liderów Młodzieży Wszechpolskiej i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, czyli głównych organizatorów wydarzenia. I zarówno na Placu Zamkowym, jak i pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej na Jasnej. To jeszcze na sam koniec, jaki jest harmonogram dzisiejszego wydarzenia, gdzie, skąd startujecie i jaką marszrutą będziecie się przemieszczać po mieście? Zaczynamy zgromadzenie o godzinie 13 na Placu Zamkowym. Tam przez godzinę będziemy się zbierać, będą przemówienia. O godzinie 14 wyruszamy w kierunku ulicy Świętokrzyskiej, Jasnej, tam jest to przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i tam pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej będzie zakończenie naszej manifestacji. Tam także hasła i przemówienia będą. Będziemy chcieli pokazać nasze niezadowolenie z tego, w jaki sposób Polska jest traktowana przez Unię Europejską i tam także odbędzie się rozwiązanie zgromadzenia. Dziękuję bardzo. Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. No to my w Kurierze w samo południe jeszcze na chwilę zatopmy się w muzykę.